Dlaczego trzeba prać nowe ubrania przed ich założeniem? Skąd się biorą różnego rodzaju zanieczyszczenia na nowych ubraniach prosto ze sklepu? Posłuchaj do końca. Numer jeden. Wielokrotne przymierzanie ubrań. Większość z nas przymierza ubrania przed zakupem, niezależnie od tego, czy kupujesz ubrania w sklepie stacjonarnym czy internetowym. W najlepszym przypadku twoja nowa bluzka, sukienka, bluza czy t-shirt została przymierzona przez kilka osób, a w najgorszym przypadku przez nawet kilkadziesiąt. Na skórze tych osób są różne bakterie, wirusy, grzyby, pot czy inne drobne ustroje. Numer dwa. Pozostałości chemikaliów i barwników użytych podczas produkcji odzieży, które mogą powodować uczulenia, alergie lub jakieś podrażnienia skóry. I numer trzy. Nieodpowiednie warunki produkcyjne w dalekich zakątkach świata. Dużo fabryk w odległych zakątkach świata znajduje się na obszarach przemysłowych o dużym natężeniu ruchu, dużej koncentracji ludzi, ciężarówek i zakładów produkcyjnych. W takich miejscach panuje niestety wątpliwa jakość powietrza.